jesteśmy w galerii Fotogen Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu, która jest czynna mimo tej pandemii i ponownie się otworzyła. Tak jest, otworzyliśmy się z poszanowaniem wszelkich wytycznych przekazanych przez władze państwowe dla umożliwienia uruchomienia ponownej działalności wystawienniczej. Uzyskaliśmy właściwe pozwolenia od właściwych terytorialnie służb sanitarno-epidemiologicznych, przedkładając im przygotowany nowy szczególny regulamin korzystania galerii, uwzględniający oczywiście kwestie dezynfekcji, w którą jesteśmy zapatrzeni no, po prostu w postaci dozownika z płynem dezynfekującym. No i w tym regulaminie oczywiście zawarte są również no, kwestie takie jak konieczność jednak zwiedzania wystawy, czy to w maseczce, czy zachowania właściwego odstępu i ograniczenia możliwie przebywającej maksymalnej grupy ludzi w danym czasie. Także jesteśmy absolutnie przygotowani, również jesteśmy wyposażeni w przyłbice ochronne, mamy stanowisko wyposażone w przegrodę plastikową, także mogę zapewnić wszystkich Państwa, że wchodząc do galerii Fotogen mogą mieć Państwo poczucie pełnego bezpieczeństwa i komfortu. Jest też co oglądać, Łódź Kaliska prawdopodobnie najlepszy z możliwych światów. Dokładnie, no, jest co oglądać, to prawda, jest to wyjątkowa wystawa. Wszystkie wystawy są dla nas ważne, ale część z nich, tak konstruujemy program, który kreuję w porozumieniu z dyrekcją Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu, z panem dyrektorem Igorem Wójcikiem, panią dyrektor Alicją Spyl. Staramy się tak, by w tym programie był on naszpikowany postaciami, nazwijmy je pomnikowymi, encyklopedycznymi. Rzeczywiście i tak w ostatnich latach pokazaliśmy wielu najwybitniejszych przedstawicieli nurtu fotomedialnego w polskiej sztuce współczesnej, jak profesorów Grzegorza Przyborka czy Stefana Wojneckiego. W tym roku również Jana Berdyszaka, niedawno Stanisława Drużdża, a teraz Łódź Kaliską, która niewątpliwie jest grupą legendarną, można powiedzieć najważniejszą i najbardziej dzisiaj docenioną polską grupą artystyczną w historii tej sztuki współczesnej. Nie umieszczając nic równolegle też funkcjonującym innym znakomitym grupom jak Warszawska Grupa czy Wrocławski Luksus. Łódź Kaliska obchodziła 40-lecie w ubiegłym roku. Na czym polega jej wyjątkowość? Faktycznie w zeszłym roku mieliśmy jubileusz i huczne obchody tego jubileuszu. Wystawa wędrowała w różnej formie po wielu muzeach. Grupa narodziła się w 1979 roku w atmosferze skandalu, kiedy to i przyszli ojcowie założyciele Andrzej Wielogórski Makary, Andrzej Świetlik, Marek Janiak i Andrzej Kwietniewski i Adam Rzepecki zostali karnie usunięci z pleneru artystycznego, fotograficznego w Darłowie. Tu i po tym usunięciu, czekając na pociąg, rozjeżdżając się w swoje strony, jeszcze jakby komentując ostatnie burzliwe i wyjątkowe godziny, zdecydowali się na powołanie do istnienia formacji, w której wspólnie będą kreować własną, nową, oryginalną rzeczywistość artystyczną. W troszkę późniejszym okresie z grupą jeszcze związał się Sławek Bit, nieobecny przy powstaniu grupy, jak również bardzo silnie związana z grupą była, jest pani Zofia Łuczko. Tu takim tytułem ciekawostki można wspomnieć, że miasto Darłowo, gdzie narodziła się ta wyjątkowa historia, w kolejnym okresie, po latach, objęła mecenatem ich duży projekt wystawienniczy i taką bardzo dużą, obszerną, świetnie wydaną publikację omawiającą grupę, będąc poniekąd po prostu dumnym z tego, że w historii Watych Miejskiej występuje taki fakt jak powołanie do życia właśnie tej grupy na terenie miasta. Grupa, o której się mówi, kultura zrzuty, kultura żenująca. Dlaczego?
Kultura żenująca, sztuka żenująca jest tytułem jednego z manifestów grupy, ponieważ no tutaj warto odnotować, że wszyscy jej członkowie równolegle do takiej działalności czysto plastycznej w zakresie sztuk wizualnych, to właśnie ta aktywność plastyczna była wynikiem spontaniczności, która również jest wynikiem jakiegoś głębokiego namysłu, refleksji nad i wiedzy nad sztuką oraz rzeczywistością, która ich otaczała. Odnośnie samej kultury zrzutu, no to było to zjawisko, którego Łódź Kaliska była jednym z czołowych reprezentantów, współuczestników tego ruchu, który no, uchodzi również no, za jeden z najważniejszych przejawów walki o nieskrępowaną kreację w okresie tej niewoli lat 80., kiedy to utworzona w Łodzi i przede wszystkim ogniskująca swoje działania na legendarnym strychu przy ulicy Piotrkowskiej, realizowała szereg przedsięwzięć takich jak publikacja pisma Tango czy organizacja festiwali kina niemego, i Łódź Kaliska była jednym z najważniejszych ogniw tego ruchu, który można powiedzieć był trzecim obiegiem funkcjonującym w tamtych czasach, bo był w opozycji zarówno do aktualnych państwowych instytucji, które zresztą przez bardzo długi okres, jeszcze późniejszy niż zaczątek tej właśnie kultury zrzutu, z dużym dystansem odnosiły się do działalności grupy, jak i w opozycji do Kościoła, który miał wielką rolę w tamtym okresie, wspierając i umożliwiając twórcom, artystom wyrażanie siebie właśnie niezależnie wobec tego głównego strumienia kulturowego z pieczęcią państwową. Zresztą no, również we Wrocławiu to ten mecenat Kościoła miał wspaniałą historię, jak choćby słynna wystawa Droga Krzyża i wiele innych działań. Niemniej jednak właśnie tutaj członkowie Łodzi Kaliskiej zdecydowali się stworzyć jeszcze coś trzeciego, odrębnego, zarówno do władzy państwowej, jak i tego wsparcia kościelnego. I rzucali się na wspólne działania, tworząc taką swoistą komunę, nie wiem, może to nie najwłaściwszy wyraz, ale po prostu taki nieoficjalny kolektyw i miejsce spotkań i umożliwiające wspólną kreację. Trochę jak fabryka Warhola? Trochę tak, zresztą przywołując Warhola, no to ślady inspiracji nim są obecne w wielu cyklach grupy, w ich zwłaszcza cyklu słynnym New Pop, który żywo czerpie z tych tradycji popartowskich. No choćby teraz stoimy na tle jednej z serii prac składającej się na cykl Parada Wieszczów, gdzie właśnie to odniesienie do Warhola i popartu jest szczególnie wyraziste, a słynną puszkę pomidorów zastępuje nasz polski majonez kielecki. Tak, właśnie co dowodzi, że też sztuka, ambitne tematy, ale też poczucie humoru. Poczucie humoru niewątpliwie. Sarkazm, ironia, humor to są no, takie jedne z głównych składowych. Tak jak i ta spontaniczność, ale jak mówię, to wszystko, te wszystkie elementy, one są jednak wynikiem pewnej rzetelnej analizy i świadomej kreacji. To jest o tyle ciekawe, że czasem dobre komedie czy najlepsze komedie powstają w kontrze do czegoś. Tak, zgadzam się. Ta kontrowersja generalnie towarzyszyła od momentu powstania, czyli tego relegowania karnego grupy, to towarzyszyła jej przez cały burzliwy, niezwykle różnorodny, owocny okres działalności
grupy, co wynika bezpośrednio z jej definicji pojmowania sztuki, która by miała być sztuką, nie może sobie pozwolić na bycie porządkowaną jakimkolwiek obostrzeniom, ograniczeniom, bo tylko wtedy może stać się nośnikiem dla materializacji osobistych idei pozwalających na wyrażenie stanowiska, reakcje na otaczającą rzeczywistość społeczną czy artystyczną. I właśnie ta reakcja ma szansę odnieść rezultat, jakim byłaby zmiana właśnie tej komentowanej rzeczywistości, jeżeli nie jest ograniczona na lepsze, jeżeli nie jest ograniczona żadnymi konwenansami. To ciekawe, że w Galerii Fotogen można oglądać tę wystawę właśnie teraz w niespokojnych czasach obostrzeń. Tak, choć planowaliśmy pierwotnie zorganizować, no już planowaliśmy ją od wielu miesięcy i ona planowo miała odbyć się w maju, a tym samym wpisać w obchody święta, no jakim jest Noc Muzeów coroczna. Więc taki był pierwotnie plan. Zostało to przesunięte właśnie w związku z tą pandemią, natomiast jest to faktycznie ciekawe, ale no przyznaję, że nie był to świadomy wymór, tylko wynikał z wcześniej zaplanowanego programu. Tak, ale ta sztuka wciąż się broni, wciąż jest bardzo aktualna, bardzo uniwersalna i wytrzymuje tego ducha czasu. Zdecydowanie. No i też pamiętajmy, że mamy tutaj przy okazji tej przekrojowej prezentacji, oczywiście zawężonej no, do jakiegoś wyboru, ponieważ przez te 40 lat artyści z Łodzi Kaliskiej stworzyli o wiele więcej prac, to no, prezentujemy tutaj zarówno prace z lat 80., jak i z aktualnej dekady. I zgadzam się zarówno co do tezy o uniwersalności tej twórczości, no przede wszystkim do pewnej odrębności, oryginalności, co składa się właśnie na tą niezwykłą rangę i prestiż jakim, i uznania, jakim cieszy się ta grupa w historii sztuki. Więc pytanie brzmi, czy ta sztuka jest piękna? Jeżeli się bezinteresownie komuś podoba, jak mówił Immanuel Kant, to już czyni ją piękną w danym postrzeżeniu. Jeżeli spojrzymy na nią, mając na uwadze pewne wypracowane kategoria estetyczne związane z harmonią, kompozycją, modelunkiem, czy wszelkimi innymi, to również nie sposób nie ocenić jej jako sztuki, a więc odnosząc się do bodaj pierwszej definicji sztuki jako techno jeszcze starożytnogreckiego, a więc umiejętności wytwarzania czegoś według ściśle określonych reguł. A no na pewno no są to rzeczy umiejętne i bardzo dobre. To mogą nie podobać się w związku z treścią danym osobom. Co warto a propos również tej kontrowersji, wracając do niej, wspomnieć, że jak podkreślało wielu komentatorów twórczości grupy, wielką siłą jest ich to, że ta kontrowersja ogniskowała wokół siebie bardzo różne środowiska, kolejno prowokując do krytyki zarówno środowiska patriotyczne z jednej strony, z drugiej feministyczne, z jednej prawicowe, z drugiej lewicowe. Niemniej jednak nie przekreśla to prawdziwości stwierdzenia, że jest to piękne. Tak, a wystawę prawdopodobnie najlepszy z możliwych światów można oglądać w Galerii Fotogen do 8 sierpnia. Tak jest i zapraszamy serdecznie. Dużo sztuki teraz w Galerii Fotogen Ośrodka Kultury i Sztuki i zapraszam serdecznie do odwiedzania. Bardzo dziękuję, zapraszam. Bardzo dziękuję.